Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek specjalny. Sponsorem jest Flaming Recycling. Flamingowa mikrofalówka dokonuje żywota. Bierze się. No to jadę. Panie Zielonka. Coś na śrubki. O! Co to jest? Śrubka tylko. A tu jeszcze są. To tu już za śrubka jakaś dziwna. No ta, jakaś z dziurką taka, zaraz. No, trzeba wziąć zestaw bitów specjalnych, bo to tak robią, żeby człowiek nie odkręcił. Będzie. Ta. Była, jest. Dobra, tam wypadnie. Hop. Hop. Tak. O, tu jeszcze są. Na krzyżak. Tak. O. Kółka do kółka. O. 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 Tu jest coś czyna. Teraz tak, jakaś gryba. Co musimy zrobić w pierwszym rzędzie? Rozładować kondensator. Rozładować kondensator, stykając dwie nóżki. No. O, już jest rozładowany. Tak, teraz bierzemy się od góry. Płyteczki dwie. Tak, tu dwa. Tu dwa. O. Cyk, śrubka. Teraz tak, rozłączamy tę płytkę. Hop. 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 Hop.
śrubeczki mamy. O, płyteczka, troszkę miedziuszki będzie. Teraz bierzemy się tu za robotę. Nie zakręcać, tylko odkręcać, panie. A to nie ten śrubokręca. Gdzie jest to? Z dziurką. A ty. Śrubka się kręci. Zmieniamy śrubokręt. Kręcimy. Widać tu coś trochę, może z tej strony będzie teraz lepiej. O. O. Tak. To trzeba wyrwać. No. O, tu żaróweczka jest, panie. To tak. Inaczej weźmiemy. Hop. Hop. Dzwonki. Tak, tu już mamy wszystko. Od wiatraka jeszcze. O. Nie chcę wyjść. Wyjdzie. Wyszło. Dobra. Tutaj wyszło. Tak. Tak. Teraz odkręcamy wiatraka. Będzie więcej miejsca. O. Jeszcze uziemienie jakieś. O. O. Bejwa się. Miedziuszka elegancka będzie. Tak. Tego dziada od razu wywalimy.
bo nie lubię tych tam informatorów. Nie rozbieram ich, bo tam w środku jakieś gubienko jest. Płyn się jakiś z tego wylewa, ten aluminium nie jest warte. Także. Jeszcze sprawdzimy. Zwarło się, zwarło. O. To weźmiemy jeszcze blaszkę, odzyskamy, bo blaszka. No i taki jeden mikrofarada czy coś na 2100 V, proszę bardzo. Takie tu jest napięcie, 2100 V. O. Tak. To to później. Tak. Dobra, teraz co? Dobra. Teraz co po kolei? Magnetron może. Spójrzę. O, co tu jeszcze? Aha. Tu jeszcze są dwie. O, panie. Trzeba innego sprzętu. Bo nie sięga śrubokręt. O. 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 Proszę go. Tak wziąć. Inna główka. O, ty. Co jest? Tym, a tym? Oj, zaraz. Zwykłym wezmę. Idziemy z koksem, panie. O! O, wziął i sam wypadł. O, masz, jeszcze żarówka mnie się zbiła. Oj, panie, panie. Dobra, magnetron. Ale żeby mnie tu pies nie blasł w tą żarówkę. Gdzie ta żarówka? No tu. Oj, panie, panie. Trzeba zamieść zaraz. Tak. Kabelków, a kabelków, kurde. Hop. Hop. Miałem palić w piecu, ale pogoda jak co chwila pada, trzeba będzie to odłożyć. Tak. 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 O Boże, Boże, jaki makaron.
teraz weźmiemy, odkręcimy. Uty. Transformator. Hop. 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 Cyk, cyk. No wyłaź, że ty. O. I teraz pytanie, co to za ptica? Czy to warto rozbierać, czy lepiej sprzedać? No zobaczymy. Na razie na bok. O. Tak. Teraz tu jeszcze śrubka. O. Tu jeszcze śrubka. I co, nie wychodzi? Wyszło, wyszło. Co to jest? A, te styczniki, dobra. Tak, bierzemy się za panel przedni. Hop. Hop. Tak, te drzwiczki już powinny odejść. O, to jeszcze trzeba odkręcić. O. To nie chcę zleć, to jakaś trapa. Dobra. Teraz tu wiatraczek. Czy ten silniczek od tego. Od talerza. Jakby się długo wycinało, ale... podważyć muszę. O, panie, panie. Leciutka zrobiła.
z tego transformatora. Co mnie chce wyjść? Sama się rozpada. Te silniczki wolnoobrotowe na Allegro chodzą po 40 zł. A miedzi tu tyle, co kot napłakał. Dobra, wiązka uwolniona. O, została blacha, którą trzeba skręcić i tak, tak. Hop. 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 Jakiś bezpiecznik czy coś. O. O. Zawiaski jeszcze. O. Hop, 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 hop. Dziurki to się rozbroi. Jest taki metal też. O. No i co tu jeszcze? Grzałeczka, która jest popękana. To jakaś gąbeczka, żeby na złomie nie napadły. I to wszystko, to jest. No, posprzątam trochę. No i co nam tu zostało? Blacha. Blacha. To jeszcze będę rozbierał. Silniczek. Śmigiełko. Śmigiełek nigdy nie wyrzucam, bo nieraz przyjdzie wiatraczek zrobić albo coś i się przyda. Tu jest taki bezpiecznik. O. Z dwoma końcówkami. Dosyć fajny. Jego nie będę rozbierał. A już przyjdzie coś podłączyć, żeby był bezpiecznik. On mi się przyda. Mikrostyki też nie rozbieram, bo to nie wiadomo kiedy się przydadzą. Tego silniczka też nie będę rozbierał. Spróbuję go wystawić, bo tu miedzi tyle, co kot napłakał. To się rozbierze, bo to już taki przechodzony ten silniczek. Płyteczka.
Tu będzie chyba te śmiecie, ale nie wiem, zobaczę. Magnetron rozbierzemy w następnym odcinku. Pokażę wam, jak się rozbiera magnetron. Niektórzy to boją się. To nie jest chlorek berylu, bo chlorek berylu raz zabronili stosować, dwa, że jest bardzo drogi, tylko stosują teraz w urządzeniach wojskowych. To jest tlenek aluminium albo coś innego. W każdym razie najlepiej nie rozłupywać i nie szukać sensacji, a żeby jak się nie spokruszy, tego nic się nie stanie. Najlepiej owinąć izolacją i wtedy wszystko jest na miejscu. No, tu jeszcze będą dwa druciki takie miedziane. No, trochę kabelków. O. No i ten transformator. Zobaczę, nie wiem, czy go będę rozbierał. W każdym bądź razie może go wystawię, zobaczę. Może zagłosujcie. Chociaż tu, żeby nawet była miedź, to by było około kilograma miedzi. To i tak jest 30 parę złotych, a sprzedają się po 45. No to i tak się nie opłaca rozbierać. Ja nigdy nie rozbieram czegoś, co działa i co można potem sprzedać. Dlatego mam w tej chwili chyba 7 odkurzaczy. No bo wszystkie działają. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Rozbieram tylko rzeczy, które są zepsute lub zbędne. No, to tym zajmiemy się w następnym filmiku, bo już ten długi jest, ale to zaraz chyba będzie padać. No, to by było na dzisiaj na tyle. Sponsorem jest Flaming Recycling dzisiejszego odcinka, żeby nie było. Pozdrawiam, hejka, siemka. No i do następnego.